takie wyróżnienie, które sprawi, że zacznie się trochę myśleć inaczej też o kinie, bo które zostało jakby zepchnięte do takiej roli dostarczyciela czystej rozrywki. A ja bym bardzo sobie życzył tego, żeby ludzie chodzili do kina też po inne rzeczy, więc może to się do tego przyłoży, ta nagroda. Powiem szczerze, ja sama się nieźle bawię, pisząc własne książki. W związku z tym mam nadzieję, że także dorosły, który czyta na dobranoc, będzie miał z tego trochę frajdy. Już nie wiem, czy ja podskoczę do tej wysokości po raz drugi. Naprawdę to jest dla mnie szczyt marzeń i bardzo się cieszę, że właśnie to mnie w tym roku spotkało. To jest bardzo dobry początek trudnego roku. Właśnie chcemy pokazać, że jesteśmy kobietami z kompletnie różnych światów, z innych światów artystycznych, z inną wrażliwością, a jednak potrafimy się dogadać, potrafimy coś razem zrobić i bardzo dziękujemy publiczności za to, że to doceniła i pod tym względem naprawdę czujemy, że świat się zmienia. Ja jestem zszokowana, ja w życiu się nie spodziewałam, że dostaniemy taką wspaniałą nagrodę. Aż do ostatniego momentu się nie spodziewałem, że to rzeczywiście moje nazwisko zostanie wyczytane. No ale bardzo miło, bo to jest coś, o co się walczy na pewno. Myślę, że każdy pisarz wie, jaką wartość mają bestsellery Epiku. No i miło jest gdzieś sobie postawić tę statuetkę i czasem na nią zerkać, jak przychodzi jakiś kryzys. Ja się zawsze bardzo cieszę, jak coś mi się udaje, a jak coś mi się udaje razem z bratem, to cieszę się podwójnie. A tak naprawdę to dla mnie osobiście, mam nadzieję, że dla brata też ważna nagroda, no bo bestseller, tak? Czyli ludziom się, mam nadzieję, coś spodobało na tyle, że tego słuchali. To jest nasza druga wspólna nagroda. I to jest fajne i to w ogóle... To nam przypomina, że zaczynaliśmy w ogóle pracować razem i wymyślać razem. Jak Remigiusz Mróz powiedział, że szósty raz przychodzi i że miał 5 przygotowanych przemów, a dzisiaj żaden, ja przyszedłem pierwszy i mam. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że mogę swoim dzieciom powiedzieć, synowi, że mam tę samą nagrodę co Mata, a córce, że mam tę samą nagrodę co Cana. No to wreszcie zaimponuje tatuś dzieciom.